O wielkim szczęściu może dziś mówić kierowca tira, który z dużą prędkością uderzył w betonową zaporę na autostradzie i wjechał na przeciwny pas ruchu. Mężczyzna jest cały i zdrowy, ale rano na trasie Opole-Wrocław był gigantyczny korek. Trochę deszczu i na naszych drogach robi się bardzo niebezpiecznie. Marcin Rosiński. 9 rano, oddział ratunkowy Wrocławskiego Szpitala Wojskowego. Właśnie mają rozpocząć się ćwiczenia medyczne zorganizowane w ramach przygotowań do Euro 2012. Właśnie przed chwilą otrzymaliśmy informację z CPR-u, że był wypadek i pogotowie wiezie do nas 4 poszkodowanych pacjentów. Ten oddział ratunkowy codziennie przyjmuje około 100 pacjentów. Średnio co trzeci z nich jest ofiarą wypadków drogowych. Autobus najechał na nas. A w którym miejscu było? Przed Mamuszowem. Na szczęście w tym wypadku poszkodowani doznali tylko lekkich obrażeń. Po konsultacji w szpitalu wszyscy wrócili do domów. Nieco więcej czasu na autostradzie A4 pod Wrocławiem spędził kierowca tego auta służącego do przewozu nowych samochodów. Kierowca zespołu pojazdów jechał od strony Kadowic w kierunku miejscowości Wrocław. Na wysokości 156 km autostrady stracił panowanie nad kierowanym pojazdem. Wjechał na bariery betonowe, w wyniku czego pojazd przewrócił się na bok. Jak długo jechał i czy odpoczywał po drodze, tego na razie nie wiadomo. Tachograf samochodu, którym przyjechał z Radomia, nie został jeszcze oddany do analizy. Ale niektóre fakty są znane. Kierowca prawdopodobnie obudził się dopiero wtedy, kiedy podwozie jego samochodu zaczęło miażdżyć betonowe płyty oddzielające pasy ruchu. Tak wygląda tylny most, którego tak naprawdę nie ma. Wał napędzający koła rozpadł się na kawałki. Z betonowych płyt, które zmiażdżyła ciężarówka, pozostał tylko gruz. Kierowca nie wie, jak do tego doszło. Tłumaczy to, że chwilowo stracił przytomność. Jednakże po rozmowie z nim stwierdził sam, że musiało mu się na chwilę po prostu przysnąć. Chwila nieuwagi może być kosztowna. Akcja usuwania wraków trwała 6 godzin. Korek miał 10 km. Fakty, Marcin Rosiński.